ponad 5 milionów złotych z programu Maluch Plus na czwarty już żłobek miejski oraz 3,5 miliona złotych na remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 45 z rządowego programu odbudowy zabytków. Dzięki dofinansowaniom miasto Suwałki wykona szereg inwestycji, z których skorzystają głównie najmłodsi mieszkańcy Suwałk. Pan prezydent podpisał umowę na żłobek miejski z programu Maluch Plus. Tam otrzymaliśmy środki na utworzenie, na adaptację jakby tych miejsc, utworzenie, adaptację budynku na ulicy Nowomiejskiej. I później jest szansa na to, właściwie pewność, że będziemy mieli jeszcze środki na prowadzenie żłobka przez 3 lata. Także praktycznie nie dokładamy żadnych środków finansowych z budżetu. Wiązać się to będzie z przeniesieniem poradni psychologiczno-pedagogicznej do innego budynku. Dzięki przyznanej dotacji na kamienicę przy Kościuszki miasto będzie chciało właśnie tu ulokować działalność poradni. Obie inwestycje będą realizowane w zbliżonym czasie. Być może będzie taki czas, kiedy trzeba będzie dla poradni znaleźć inne troszkę miejsce do funkcjonowania i nie pogorszyć tej sytuacji, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu młodych ludzi czeka na badania, na porady w poradni i na pewno będzie to w niepogorszonym miejscu, natomiast jeszcze się zastanawiamy, prowadzimy też rozmowy. By wypracować jak najlepszy kompromis związany z przeprowadzeniem prac inwestycyjnych w budynkach, pod uwagę brane jest przede wszystkim dobro dzieci, które korzystają z usług poradni. Rodzice mogą spać spokojnie, na pewno poradnia będzie funkcjonowała i nie będzie tutaj żadnych problemów z dostępem do specjalistów. Natomiast czwarty już żłobek miejski powinien zaspokoić w 100% potrzeby związane z opieką żłobkową w Suwałkach. Mamy żłobek na północy miasta, do którego uczęszcza 109 maluchów. Obiekt w centrum Suwałk przy ulicy Kamedulskiej oferuje opiekę dla 96 dzieci, a żłobek przy ulicy Kościuszki przyjął 122 maluchów. Ze żłobkiem przy ulicy Nowomiejskiej będzie to w sumie 450 miejsc. Wstępny plan zakłada, że zarówno żłobek, jak i poradnia w nowej lokalizacji zostaną otwarte w 2025 roku. Rok szkolny 2023-2024 rozpoczęło łącznie 11 994 uczniów, w tym 1902 przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach publicznych i 171 przedszkolaków w przedszkolach niepublicznych. W Suwałkach mamy 1265 nauczycieli oraz 488 pracowników administracji i obsługi. I to właśnie te osoby będą miały swoje święto. Będzie to dzień radości i będzie to dzień, w którym podsumujemy pracę naszych szkół i nagrodzimy tych nauczycieli, którzy pracują najlepiej. Wiadomo, że na pewno większe grono nauczycieli zasługuje na tę nagrodę, natomiast środki finansowe, które my mamy na wypłacenie nagród prezydenta miasta Suwałk, no, są ograniczone i możemy wybrać tylko niektórych, po dwie, po 3 osoby z jednej szkoły. Oświata to dziedzina, której w mieście Suwałki poświęcane są największe środki z budżetu samorządu. Za te pieniądze nie tylko są utrzymywane szkoły i wypłacane wynagrodzenia dla nauczycieli, ale także finansowane różnego rodzaju programy nauczania oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Inwestycja w oświatę przynosi efekty. Widać, że szkoły pracują coraz lepiej. No mieliśmy przecież, jeżeli chodzi o maturę, najlepsze wyniki w województwie podlaskim. Żadne miasto, żaden samorząd nie osiągnął lepszych. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, też widzimy taki progres, te wyniki są coraz lepsze. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszam nauczycieli na uroczystość miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej 13 w piątek o 13 w Suwalskim Ośrodku Kultury. No i już z tego miejsca
składam życzenia wszystkiego najlepszego i podziękowania za dobrą pracę. Miasto rusza z kampanią promocyjną dotyczącą programu Suwalska Karta Mieszkańca. Mimo tego, że system ulg i zniżek działa już od 2018 roku, to nadal nie wszyscy suwalczanie korzystają z karty. Mieszkańcy już troszkę się przyzwyczaili i troszkę zapominają o tym, że ta karta jest. I zapominają też o tym, że z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca są określone bonusy. Takim bonusem jest darmowa komunikacja miejska, takim bonusem jest brak opłat w przedszkolach, takim bonusem jest też możliwość uzyskania rabatów u naszych partnerów w sklepach i w różnego rodzaju punktach usługowych na terenie miasta. Dlatego na terenie Suwałk pojawiły się pierwsze billboardy, a w mediach społecznościowych i internecie pierwsze z wielu grafik, które mają przypomnieć Suwalczanom o karcie mieszkańca. Powstała również specjalna animacja, która będzie wyświetlana w autobusach, na meczach, w kinie i przy różnego rodzaju wydarzeniach. Poznaj Suwalską Kartę Mieszkańca. SKM to bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży, tańsze bilety do akwaparku oraz zniżki w Suwalskim Ośrodku Kultury. Bezpłatne przedszkola miejskie, zniżki w żłobkach i oferty specjalne od firm partnerskich. Wyrób kartę jak Ci wygodnie, online, w urzędzie lub przez ePUAP. To proste. Dodatkowo dzięki darmowej aplikacji masz kartę zawsze przy sobie. Dołącz i korzystaj. Chciałbym z tego miejsca zaapelować do mieszkańców o to, żeby pamiętać o tym, że Suwalska Karta Mieszkańca jest, że jeżeli nie mają jeszcze mieszkańcy tej karty, to można to zrobić, a jeżeli mają ją nieaktualną, to też warto zaktualizować.